W tym roku przypada setna rocznica urodzin poety i dramaturga Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu organizować będzie liczne sesje naukowe, konkursy i koncerty. Wszystko po to, aby zafascynować społeczność twórczością pisarza. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Herberta, poety, który urodził się we Lwowie. I chcemy cały brzeski rocznik zamkowy numer 5 poświęcić kresom, ale też tekstom dotyczącym Herberta. Nawiązaliśmy już współpracę z drugim liceum ogólnokształcącym Brzegu, który właśnie nosi imię Zbigniewa Herberta. I mamy zamiar oprócz artykułów, konferencji naukowych, murali, biegów, koncertów, kilku koncertów, także rockowych, w Urzędzie Młodzieży, ogólnopolski konkurs literacki dotyczący właśnie twórczości młodzieży dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół średnich, na esej, na próby też poetyckie, prozy poetyckiej. Chcemy, żeby cały ten rok właśnie był poświęcony Herbertowi.